Piąte zadanie. No i niestety, geometria. Nie uciekniemy przed tym. Zadania z geometrii, no niestety, rządzą się swoimi prawami. Czyli mogą tysiąc razy nie wyjść zanim wyjdą. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy dany trójkąt prostokątny. Zadanie jest za trzy punkty, więc może nie będzie tak źle. Sytuacja jest dosyć mocno oznaczona. BKBL jest jeden, jak na rysunku. AD jest dwa. OK. Yy, w punkcie N, jak i padkowym. I mamy wykazać, że odcinek ND, czyli ten tutaj, jest równy pierwiastek z 3 plus 1. No ok, na pewno jeżeli chodzi o trójkąt ADB, to jest nasz trójkąt 30, 60, 90, czyli od razu możemy powiedzieć, że DB będzie równe 2 pierwiastek z 3. Ok, no i teraz dodatkowo zauważymy sobie, DB równa się, przepraszam, nie DB, tylko DN, czyli to to chcemy ustalić to będzie właśnie db minus n B, czyli z tego już tam to sugeruje, że jeżeli to ma być pierwiastek z 3 plus 1, będę musiał odjąć jeden pierwiastek i dodać jedynkę. Czyli nasz odcinek Bn, albo już no, będę konsekwentny, Nb to powinno być 1 minus pierwiastek z 3, tak? Nie źle. Co ja robię? Co ja robię? Tutaj jest nawias, tutaj jest O. Czyli minus, i tu minus, i teraz jest OK. Czyli nasz NB to jest pierwiastek z trzech odjąć jeden. Dobra. Hmm. No, na pewno po podziałamy sobie z kątami. Ja już sobie tutaj przygotowałem rysuneczek. Na pewno trzeba będzie rozpracować ten trójkąt KBL trochę dokładniej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy BLK i tutaj niech gdzieś jest sobie ten wierzchołek N. No i teraz tak. Na pewno tutaj jest 30 stopni, a tutaj jest 45 stopni. To wiemy z treści zadania i wiemy, że tutaj jest jeden. Tutaj jest jakiś od Odcinek A, tutaj jest jakiś odcinek B. No dobra, no i właściwie po tym rozpisaniu sprawa staje się dosyć prosta bo powinniśmy zauważyć, że w tej sytuacji właściwie znamy wszystkie kąty w tym trójkącie, czyli możemy wesoło korzystać z twierdzenia sinusów. Jedyne co jeszcze potrzebujemy to ten kącik, on tutaj będzie miał miarę 75 minus 180 pomniejszono, 75 czyli 105 i to bardzo fajnie, zaraz się okaże dlaczego. I możemy sobie już wesoło zapisać nasze twierdzenie sinusów, czyli 1 przez sinus 105 stopni będzie równy będzie równy, będzie równy. B przez sinus 45 stopni. Ile się musiałem zastanowić, żeby poprawne boki wziąć na pewno. No i teraz właściwie to, co nam zostało do rozpracowania. Sinusa 45 stopni, oczywiście, znamy. Nie znamy sinusa 105 stopni. Faktycznie to jest pewien kłopot. Zobaczmy. Sinus 105 stopni. Teraz ja to zapiszę w ten sposób. To jest sinus 60 stopni plus 45 stopni. No i dajcie mi chwilę, bo nie pamiętam wzoru, więc muszę go tu przykleić. Ok. Magicznie wzór się pojawia. Teraz już wiemy, że te sytuacje rozpisuje się w ten, a nie w inny sposób. Czyli możemy zapisać sinus 60 stopni razy cosinus 45 stopni dodać cosinus 60 stopni razy sinus 45 stopni. To się równa aha, -ha -ha, Mateuszu, pierwiastek z trzech przez 2, pierwiastek z 2 przez 2, jedna druga i pierwiastek z 2 przez 2, a to się równa na pewno przez 4, pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6. W sumie nie wiem dlaczego odwróciłem kolejność tych pierwiastków, ale nie ma to znaczenia. To co możemy zrobić dalej, to wyłączyć pierwiastek z 2 przed nawias i dostaniemy pierwiastek z 3 plus 1 przez 4. No dobra, teraz będziemy mogli wrzucać tutaj do naszego. Twierdzenia sinusów, dostaniemy, może ja odwrócę właściwie to, to twierdzenie sinusów. Od razu się umówmy, że ono jest odwrotnie. Sinus dam do góry, czyli uzyskamy pierwiastek 2, pierwiastek 3 plus 1 na 4 i to się równa nie b przez sinus 405, tylko 45, chociaż w sumie, no dobra, już tak zapisałem, to ok. Czyli b przez sinus 405 odwrotnie, sinus 405, czyli pierwiastek z 2 przez 2 na b. Dobra, coś takiego dostaliśmy. Ja tu już widzę pewne problemy, bo nam miało wyjść pierwiastek z trzech odjąć 1. Chyba nie wyjdzie. Dobra, zobaczymy, tak? Wymnóżmy i zobaczmy. Polecimy na krzyż, czyli dostaniemy B pierwiastek z dwóch, pierwiastek z trzech plus 1 równa się dwa pierwiastki z dwóch. Mhm. Tutaj podzielimy z powrotem przez pierwiastek z 6 plus pierwiastek z dwóch. B równa się 2 przez. Nie no, bez źle, źle zrobiłem, że znowu. Było Pierwiastek z dwóch, pierwiastek z. O, to nam się przecież skrócą te pierwiastki z dwóch. Ok, chyba będzie sukces. Uwalniamy od niewymierności od razu. I dostajemy u góry 2 pier... właściwie nie, na dole odjąć 1, czyli 2, a tu 2 pierwiastek z 3 minus 1, to się kasuje, to się równa pierwiastek z 3 minus 1. I teraz musimy wrócić do tego, od czego zaczęliśmy, czyli właściwie teraz ten tok rozumowania, od którego zacząłem, powinniśmy dopiero w tym momencie pokazać i dopiero by zadanie zostało udowodnione, czyli to, co mieliśmy wykazać, wykazane. Także uff, udało się. Hmm. to było trudne. Wydaje mi się, że jak ktoś... Właśnie tego to można było w ogóle to pominąć. Od razu przejść do rozpracowywania tego trójkąta KBL, ustalenia tej długości DB. To było na pewno proste. Po zapisaniu tych wszystkich kątów, no to wydaje mi się, że to twierdzenie sinusów to takie było bardzo naturalne, żeby je tutaj zastosować, szczególnie, że potrzebowaliśmy tą, tę jedną wartość. No, kogoś w sumie ten sinus 105 stopni mógł przestraszyć, i ktoś mógł nie pamiętać, że tym wzorem możemy w ten sposób tę sytuację rozpracować. No, też kołki na tych wszystkich przekształceniach najprostsze nie były, więc na pewno jakaś pomyłka po drodze mogła się pojawić, no ale nam się udało. Przechodzimy do następnego zadania. No i jest przed nami równanie trygonometryczne, i to jeszcze 4x, 6x, 10x, także kurczę grubo. No nie ukrywam, że zobaczymy, czy się uda. Nie razy, tylko dzielę na dwa. Już wam powiem, dlaczego dzielimy na dwa. Ponieważ dużo nam to, co prawda, nie daje, ale daje nam jedną drugą po prawej stronie. A jedna druga jest spoko. Bo jedna druga to jest tej oczywiście tej dwójki nie ma, ona się skróciła. Jedną drugą będziemy mogli sobie później zamieniać na przykład na sinus Pi 6, czyli fajnie, albo tutaj próbować dodawać jakoś te, te dwie wartości, ale tutaj to jest właściwie bardzo przyjemna sytuacja, czyli mamy wymnożony sinus i cosinus, na to jest piękny wzór w karcie wzorów. Mówi on o tym, że będziemy mieli sumę funkcji sinus w takiej konfiguracji, i dlaczego to jest fajne? To Właściwie jak ktoś ogarnia te wzory trygonometryczne, trochę tych równań policzył, i widzi, że 4, 6 te 10, no to dokładnie ten wzór idealnie się tutaj przydaje, czyli mamy 2 razy 1 druga i teraz razy sinus 10x i dodać sinus no, 4 minus 6, czyli minus 2x. Tutaj oczywiście nawiasy nie zapominamy. I to się równa sinus 10x plus 1 druga. Zwróćcie uwagę, że dwójka jedna druga się właściwie kasują, czyli mogę je wymazać. Tego nawiasu wtedy nie ma. I dostajemy piękną sytuację, w której nam się sinus 10x kasuje obustronnie, także piękna sprawa. Pozostaje nam do rozwalenia sinus minus 2 X ma być jedna, druga, czyli tak jak powiedziałem, możemy to zamienić na sinus pi szósty. I mamy już wtedy te najprostsze z możliwych równanie trygonometryczne do rozwiązania. Ja te, je tu jeszcze zapiszę minus pi szóstych, zapiszę sobie od razu, k należy do całkowitych liczb i lecimy, minus 2x równa się pi szóstych plus 2kpi, lub minus 2x równa się pi odjąć szóstych, czyli 5pi szóstych plus 2kpi. Ok, very well. x równa się minus pi 6, podjąć kapi lub x równa się, dzielimy na 2 dzielimy, czyli tutaj, a już by błąd był, że zauważyliście, 12, to będzie minus 5pi, 12 plus, wróć, minus, bądźmy konsekwentni, kapi. I to jest rozwiązanie tego równania, i tyle. No tutaj raczej sprawa zero-jedynkowa. Jeżeli ktoś się dobrze czuje w równaniach trygonometrycznych, to raczej bez problemu przykleił dobre wzory, podzielił przez tę dwójkę. To jest raczej taki standardowy manewr. Szukamy tej jednej drugiej, bo ja tutaj widzę sytuację, w której ktoś próbuje z tej jedynki wyciągać jakąś jedynkę trygonometryczną, jakieś tuda, wianki. i to nie będzie dobry pomysł, bo pamiętajcie, rada jest uniwersalna żeby rozwiązać równanie trygonometryczne, to albo musimy je sprowadzić do tej samej funkcji, ale już na pewno tego samego kąta lub do postaci iloczynowej, przyrównanej do zera i wtedy rozpatrywać każdy z czynników osobno. Też pamiętajmy, czy nie jest, nie jest jakiś przedział narzucony. Tutaj nie jest, może należeć do liczbistych, czyli nie musi się niczym martwić. Kolejne zadanie, zadanie siódme. Mamy sześcian, tak jak na rysunku, yy, krawędź długości 6 i punkt S jest punktem przecięcia przekątnych. I mamy obliczyć wysokość trójkąta SBH. SBH, sprawmy sobie trójkącik. Jego wysokość sobie leci jakoś tutaj, nie? Wijmy ten punkt jakimś pikiem N. No i tę wysokość mamy obliczyć. Hmm, to właściwie ultra prosta sprawa, bo wszystkie długości trójkąta SBH możemy sobie policzyć. No i zróbmy to teraz. Możemy od razu napisać, że AH to będzie 6 z 2, czyli SH to jest 3 pierwiastki z dwóch, gdzie przekątna. Quadratu, aha. Wzór na przekątną sześcianą to jest A pierwiastka z trzech. Jeżeli ktoś nie pamięta, no to oczywiście można sobie liczyć sytuację korzystając z trójkąta ABH. ABH to jest też taki streamer Herosów trójki. Pozdrawiam, jeżeli nas tutaj kiedykolwiek obejrzy lub ktokolwiek kojarzy. Jak chciałem powiedzieć? BH, A pierwiastka z trzech, czyli 6 z trzech. No i brakuje nam odcinek SB. To już sobie na pewno policzymy z trójkąta. SAB przenieśmy tę sytuację na płaską. SAB, jak to wyglądało? A jest kąt prosty. BS, teraz AB to jest szóstka, SA to będzie pierwiast dwóch, oznaczamy X, X większy od 0, bo X to odległość. No i stwierdzenia Pitagorasa dostaniemy, że 36 dodać 9 razy 2, trudna matematyka. 18, tak? Okej, okay. zajęło to trochę dłużej niż sobie tego życzył, ale czasami tak bywa. Aha, czyli tu widzę, że to jest 3 razy 18x kwadrat czyli właściwie 9 razy 6 to jest x kwadrat czyli x to będą pierwiastki z 6 i chyba to się zgadza jak szybko patrzę no, jak nie, to mnie poprawicie w komentarzach. Po co nam to było? Aha, bo ten trójkąt, potrzebujemy wysokość. Wysokość sn. <laughs> jak to teraz najłatwiej zrobić? Halo, policja? No, w najgorszym wypadku wzorem Herona możemy sobie pole policzyć i po prostu sprawdzić, ile ta wysokość tam wynosić. No, ale kurczę, no naprawdę, wzorem Herona... Pewno da się łatwiej. Dlaczego ja nie widziałam? Policja. Dobra, przerysujmy ten trójkąt SBH na pewno. Ona nam z głowy nie spadnie. Wtedy jakaś tutaj idea się pojawi. Czołek SP. A tutaj będzie NK. SB mamy policzony. Pierwiast 6. Jak to było dalej? PH, Też pierwiast. 3. I SH. trzy pierwiastki z dwóch Mamy wszystkie boki. Nie mamy żadnego kąta. No nie, no nie chce mi się tego Heronem liczyć. No dajcie spokój. Czyli co? Szukamy jakiegoś. Jakiś kąt byśmy musieli znaleźć. Który z tych kątów możemy znaleźć? No dobra, mamy trójkąt. BH. BH ponownie. I sobie wyznaczymy chyba sinus kąta przy wierzchołku H. No dobra, przerysujmy trójkąt ABH. ABH to jest 6, 6 pierwiastków 3. I AH to wydaje mi się 6 pierwiastków z 2, tak? To była przykątna. Tak jest. No dobra, ile ten kąt, ten sinus tutaj będzie wynosił? Znaczmy go jako alfa. No i mamy, że sinus alfa to się równa. 6 do 6 pierwiastków, 3, czyli pierwiastek z 3. Na 3. Robimy stosunek tego do tego. W takim razie tutaj mamy nasz alfa i co możemy oznaczyć? Tutaj jest x, tu jest kąt prosty. No czyli możemy ułożyć, że 3 pierwiastki z 2 do sinus 90 stopni równa się x do sinus alfa. To był pierwiastek z 3 przez 3. Dobra. Sinus 90 stopni, każdy wie, że wynosi, nie pamiętam, nie jestem pewien, właściwie sobie przypomnimy. Funkcja sinus zaczyna się tutaj, leci w sposób, czyli w jedynce mamy 90 stopni. Okej, okay. zerem być nie mógł, bo by nam tutaj pewien error wyskoczył, nie? Dobra, czyli pójdźmy dalej. x razy 1 to po prostu x, i przy pierwiastek 2 razy to to będzie pierwiastek z 6, i to jest nasza odpowiedź, czyli wysokość tego. Trójkąta wynosi pierwiastek z 6 opuszczonego z punktu S na bok BH. Że zadanie raczej przyjemne. Po sznurku do kłębka udało nam się po kolei rozwalić wszystko bez większych problemów. Dajcie znać w komentarzach, czy też by Wam się udało dokulać te wszystkie Pitagorasy, czyli właściwie trudne zadanie z. Podstawówki, poza tym, że trzeba było stwierdzenia sinusów skorzystać w ostatnim momencie, no lub ze wzoru Herona, jeżeli ktoś miał tyle odwagi, żeby tę sytuację wzorem Herona liczyć. A my lecimy dalej. Ósme zadanie. Cztery punkty ponownie. Mamy czworokąt ABCD, którym te boki są dane i jest on opisany na okręgu. No tak, jak już widzę, opisany na okręgu zawsze u mnie wjeżdża prostokąt, ponieważ, ponieważ tutaj nie da się wpisać kółka ani okręgu w ten prostokąt, a zatem warunek to jest A plus C równa się B plus D. A no ja nigdy nie pamiętam. Sobie za pomocą tego prostokąta muszę przypominać. Przekąt na AC tworzy z bokiem BC kąt. Może zacznijmy rysunek robić, skoro nie było TKE na tyle uprzejme i nam nie... Nie dali tej sytuacji. Nie musimy chyba okręgu robić. Na razie. Próbujmy zrobić randomowy czworokąt. Na najwyżej będziemy się z tego wycofywać. A, B, C, D. Teraz tak. BC to jest czwórka. Tutaj jest D, C Było? CD. Tak. CD D to jest piątka. Kąt na AC. Bokiem BC kąt 60 stopni, czyli tutaj. I z bokiem AB kąt Ostry, którego sinus jest 1 czwarta. Tutaj mamy jaką alfę i musimy ustalić co? Obwód czworokąta. Okay. to co, x, y, piszmy nasz warunek, 4 plus x równa się 5 plus y, żeby czworokąt dało się opisać na okręgu. No i właściwie, jeżeli uda nam się obliczyć jedną z tych literek, to GG, wygraliśmy. No i ja tak się skłaniam w kierunku trójkąta ABC, bo może Was zaskoczę, ale znamy w nim jeden z boków, jeden potrzebujemy, ale... Idealnie znamy, wiemy coś o kątach, które są naprzeciwko tych boków, no to co? To już się domyśla, z czego korzystamy. Y do sinus 60 stopni jest jak 4 do sinus alfa. Czyli twierdzenie sinusów ponownie. Przed chwilą je używaliśmy. Robimy to ponownie. Ha, ha, Ciężkie obliczenia. Może ja to przepiszę. Czyli Y do sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2. I tutaj będzie czwórka do 1 czwartej. No to jeszcze rozumiem, że w tym momencie można się wywrócić na tych obliczeniach. Także zróbmy to pomału. 1 czwarta y żeby się komuś też y z fórką nie pomyliły odwrotnie. To będzie 4 razy pierwiastek na 2, mnożymy razy 4, czyli dostajemy y równy 8 pierwiastków z 3. I teraz pozostaje nam objrzeć obwód, jak to wyglądało, 5 plus y. Czyli obwód ABCD to się równa 2, 5 plus y, czyli 8 pierwiastków z 3, to się równa 10 plus 16 pierwiastków z 3. I tyle, i tyle. No. Jestem trochę w szoku, bo to zadanie, za cztery punkty, które się robi w chyba minutę, to jednak zaskoczenie dla mnie, ale o tym pogadamy później, czy ten arkusz był trudny, czy nie. Na pewno też jestem ciekaw waszych opinii, co sądzicie o tych zadaniach do tej pory, o tych, które były w tej części. No i trzymajcie się, na razie, widzimy się w części kolejnej.